Hej, cześć się mano wam wszystkim, ludzie, witam was w tym odcinku. Jezu, kocham ten track, naprawdę, zajebisty jest, ale wracając już do normalnego toku rozmowy powiedzmy, witam was w kolejnym odcinku, już 12, jeśli nie mylę, zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga! Yes! Siadło, jaki kocham, jak to siądzie! Dobra, dzisiaj zwiedzamy port przemysłowy. Jezu, nawet nie wiecie, jaką miałem przerwę od tej gry. Dla was, jeśli oglądacie na bieżąco, w co trochę wątpię, ale jeśli oglądaliście na bieżąco, to dla was to było około maksymalnie 3 dni. Dla mnie, no, trochę więcej. O, Luju, ty, czemu? Wait a minute, ja tu nie byłem wcześniej? Czekaj, muszę zobaczyć tę bramę. Pokaż mi to. Stare miasto, czyszczelnia. Dzielnica biedaków. Portal w mieście. Nie no, ja tu byłem! Tylko ja tu byłem chyba jak był dzień. Bo kojarzy kurde to, nie? Tam na górę chyba się szło do tego... Łap! Do tego... Kusa... Kinawiego... Proszę o zapon... Ale tak... Kolej za dużo kurde, ale tego się nie ma. Nie tam oczywiście tego... Takiego wspomnienia, ale on jest taki średnio wcześniej. Dobra. Okej, czy czego żeście pilnowali? Za tym, że... Skrzyń. Okej, w jednej jest samo złoto, a w drugiej... Też samo złoto. Okej. A, czekaj, to jeszcze beczka. No niestety pusta. Szkoda. Dobra, jak to moje punkty umiejętności? U Katariny 0, u mnie też 0. Dobra. Może wiecie, co jest naprawdę strasznie głupie? Że patrzcie, na przykład te płynne combo zapowiada się spoko, ale po teście widać było, że sprawdzało się, delikatnie mówiąc, średnio. Trzęsienie ziemi. Po opisie też spoko. I używam tego naprawdę... Mogę użyć tego co chwilę, ale to jak to jest manożerne, to jest po prostu masakra. A tym bardziej, że to jest nie na przykład trzęsienie jak od Ramusa na RC, że pyk i kiedyś to podążało za nim, teraz po prostu on skacze w miejsce i zostaje to trzęsienie w miejscu i to wali przez chwilę. Nie, to jest pewnie po prostu jedno dupnięcie w ziemię, tak o i koniec. I to wszystko. A tutaj lodowaty podmuch zadaje wrażenie wszystkim ponad 3 metrów. Moc magiczna, regeneracja, mana i tak dalej. Jeszcze bym się ewentualnie ku temu podmuchowi mógł zastanowić, ale no... Też nie jestem jakbyś do tego mega przekonany. No ale wiecie, to jest w sumie póki nie przetestuję, to się nie dowie. A resistance fighter. He is eagerly resisting the urge to fight. What brings you here, my friend? I have important news for Count Vladas. 2 more Orichalcum shipments have arrived at the industrial port. If the crate reaches the professor, he can build more Doomsday automatons. We have to capture the shipments. The resistance fighters are trying to break through Fulmigarty's last lines of defense in the old town. I doubt that Vlados could spare an army. I'll take care of it. Yes, the famous Van Helsing theorem again. One hunter plus a ghost equals an army. No w sumie z tym to się ciężko nie zgodzić, nie? Jakby zauważcie, że my plus właśnie Katarina, my tu jesteśmy po prostu jak dwuosobowa armia, nie? Nie powiedzieli, że tak nie jest. Przecież tyle my już tu na to musimy robić, nie? A jestem tylko ja i ona. Tu mordowaliśmy to co najmniej 2000 złotych. Jak na tym człowieka? Bo przypominam, Van Helsing
może jest zajebiście uzbrojony, zajebiście przygotowany jako łokatorów, ale to dalej jest człowiek. Gadem Van Helsing to nie jest tak, że Gandalf, po prostu tamtego pół demon, to Nero to jest świetny demon, ale dla mnie Nero dalej jest taki demonem. Mniej wyćwiczonym, powiedzmy. Swojej tej. Ło, moment, ej, zaraz, chwila! Tych levelek, to mówię. Jakaś polerynka. Dobra, zobacz, jak się specjalizują, ale zbyt może specjalnie sprawdzają moje strzały. Ale widzę, że one średnie niestety. Jakiś mieczyk. Dobra, zobaczmy pelerynkę. Gorsza. Gorsze. Mieczyk gorszy. Rękawice to ewentualnie dla mnie. Nie są gorsze. Pelerynę to przed chwilą atakowałem. Hełm nie dla mnie. I can't use that. To jest to, co dałem przed chwilą do brata. Gorsze jeszcze bardziej. Co? Ej, nie! No. Kurde. I zmienię na gorszą. Ale dobra, jak mówiłem, punkcik w blok na full i tutaj. Czyli ile? 30% premii parowania dla używanego miecza. Daje to na 10 poziomie. Dobra, tutaj jeszcze mamy co? Na... jeszcze dwa mogę levele dać, czyli na maksymalnym pewnie będzie 8%, czyli 8% dobrać za każdego zabitego przeciwnika przez 3 sekundy kumuluje się do 3 razy. Okej, no to też, no w sumie jest spoko, ale kurde... Przecież nie, no dobra, nie, co ja gadam, przecież właśnie to, że to mi się triggeruje, to tak szybko trafię zabijać czasami te grupki. Bo ten buff po prostu się triggeruje i to mi właśnie tak pomaga. Ale to otaczające płomienie musiałbym albo ulepszyć, albo jeszcze, wiecie, wytestować na kolejny level, wytestować na lodowaty podmuch, nie? Bo to jest to ciekawe, jak to będzie się sprawdzało. O, ewentualnie stąd bym mógł to, z tej błyskawicy mógłbym powyciągać punkty. I wpakować gdzieś indziej. Znaczy, to jest też fajne, bo ja na przykład mógłbym mieć ze wszystkiego tutaj po jednym punkcie, bo ja tak naprawdę nie potrzebuję mieć, wiecie, na maksimum ulepszonych tych zdolności. Ja wystarczy, że mam to po jednym levelu, właśnie nie punkcie, po jednym levelu wpakowanym i to wystarcza. Pociski fosforowe, przebijające pociski, trening umysłu. Oznajmość żywioł. Wszystkie umiejętności zadające obrażenia żywioł kosztują 10% many mniej. Ej, to jest dobre. Ale to musiałbym mieć 5 level. To 10%. No to by się też przydało ulepszyć. No właśnie, dobra, co tu jest dalej? Procentowa premia do odporności. Tutaj strzał śrutem. Zatruty. Nie. Te premie zagłady mnie naprawdę intryguje. Jestem ciekaw, jak to by wyglądało i jak je damage by biło. Pociski wybuchowe takie sobie. Lodowy też nie potrzebuję, no płonąca kula to bym po prostu potrzebował, żeby to mieć. Czyli tak, to kosztuje mnie 3 punkty, to 2 punkty, czyli... stąd bym jeden zabrał, stąd 3 i powinno wystarczyć, to musiałbym się cofnąć. W sumie mogę zrobić to od razu. Bo na szczęście taka cofka nie respi tych przeciwników. No, do jakiegoś czasu bynajmniej. Ale na razie mamy tam spokój. Would you like to earn some money? I've come up with a great little earner. Zabieramy jeden stąd. Stąd zabieramy to. Jeden tutaj. O! Nie mogę? Czemu? A bo, Jezu, bo mam te... Bo mam 2 punkty, a nie ten. No bo to też kosztuje 1, Jesus. Teraz, cyk. Dobra, zeruj. I teraz tak, zamiast tej błyskawicy bym sobie dał właśnie ten strzał. Po pierwsze płonącą kulę.
A promień zagłady, no... Dobra, to w sumie za chwilę. To wytestujemy. Dobra, tak, dobra, to kosztuje manę? Aż 100 many to kosztuje. Okej, okay, wystrzeliwuję ognisty fireball w kierunku celu, spalając wszystko w rejonie 4 metrów z szansą na powalenie przeciwników. 42 obrażenia od ognia powala cele, jeżeli zadane obrażenia przekroczą 25% ich maksymalnego zdrowia. 10 sekund regeneracji, 100 many koszt użycia. Okej, okay, tak na sucho jak to... Chociaż dobra, na sucho zobaczymy, ale może na tym właśnie. W tym miejscu. I zobaczmy na sucho jak to wygląda. Nieźle. Okej. A jak wygląda ten promień? A, tak trzymanie po prostu, okej. Dobra, no bo mana mi się regeneruje dość szybko. Poza walką oczywiście. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bo jedno i drugie by się przydało wytestować tak w walce. Pierdolę, no akurat te kurwa się trafiły. Dobra, to zamiast tego kręgu ognia weźmy sobie tę płonącą kulę. Może nas się nie jedno, jak to będę wykorzystywał. To tak sobie. No. Odrzepię mocno. Oni też do czego te wieżyczki strzelają, bo sam jestem ciekaw. Okej, no. Moc dużo bije ten promień, no ale minus jest taki, że niestety z tego co bije moc, skoro jest mega manożerny. Ale w sumie to jest tylko pierwszy level, może jakbym to ulepszył jeszcze bardziej, to byłoby jeszcze lepsze. Że ten breben będzie stał na pewno więcej manek, jak potem będzie stał mniej w kolejnych poziomach. No nie powiem, wolałbym właśnie, żeby stało mniej many, a było więcej od razu. Mana jednak i w walce, i normalnie regeneruje się. No nie, niestety. Fireball średni. Laser już taki trochę bardziej przekonujący. Czasem się może przydało, ale tak ogólnie to słaby jest ten strzał. Fireballem. Kolejna rzecz, którą warto by wytestować w inny sposób. Miałem pytanie, po co to w ogóle jest, skoro to nie spełnia praktycznie swojej roli, nie? What? Czego tu zwłaszcza trwałem? O, talizman. Łodziu. Okej. Okay. Jest gorszy, więc podziękuję. Kurde, ten... Ten laser ma taką grupę też w sobie. Już mówię, to jest dopiero pierwszy level, że to masz. Żebym go ulepszył, to był lepszy. Wróć. To jest takie trochę debilne gadanie. Jak go ulepszy, to może będzie lepszy. Na kurwę, jak ma być gorszy? I po to budujesz level czegoś, żeby nie miało mniejsze obrażenie. Może buduje, to ubija się. Zaport, proszę. Fajne, że właśnie mam tak ten. Tak mocno
rozwiniętą postać, rozwiniętą, tak, że mam się lekkie, to mogę sobie pozwolić na praktycznie żonglowanie tymi paletami, jak już mi się, że mnie podoba. Więc dobra, wróćmy do kryjówki. I wydajmy teraz te punkty właśnie bardziej w ten laser. Zobaczymy, czy będzie to lepsze, czy gorsze. O, na przykład tego pioruna, to już I will collect strange machines. Więc that's the future. Zobaczmy. Stąd mogę dwa punkty jeszcze zabrać. No i stąd, no ale właśnie, jak stąd zabiorę to, to się całe zeruje wtedy, więc niestety, to musi tak zostać. Tu mi co zostało? Wejdź do maksymalnej furii. No w sumie wbrew pozorom to nie jest aż takie głupie, ale wolałbym pakować w to bardziej. Dobra, zobaczmy, ile jest tutaj. 146 na poziomie pierwszym. Dobra, co bym mógł stąd powyciągać na przykład? No, tych aur to ja w ogóle nie ulepszam. No, w sumie może powinienem. Na pewno to odzyskanie sił by się przydało ulepszyć. No, dobra, wyciągnijmy stąd. Dwa punkty, mamy 6. Stąd dwa punkty, mamy 15. Jak to ulepszymy? To sobie trochę przegiałem, ale dobra, niech tutaj będzie tutaj jedno. Ile mamy na piątym? 223 na sekundę. Many też pewnie jest się o wiele więcej, więc no. Niestety, nie na to liczyłem. Dobra, tutaj wracamy z tym punktem. Tutaj to zostało nieruszone. 15 punktów umiejętności. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda na 8 poziomie. Ile? 33 na sekundę. Trwa 5 sekund. Okej. Okay. Zostawmy to na 5 i walimy tutaj 2. Ile to teraz bije? 64. Okej, okay. Dobra. Czy ja chcę stąd to pozabierać jeszcze? To jest w sumie jeszcze taki kolejny. Ale nie, no to się akurat przydaje. To jest na dobre rzeczy, tak, co ten sobie tutaj robię. Regeneracja many, no to by się przydało i to naprawdę, bo to jest zajebiste, tylko właśnie, potrzebuję 10 levela tej umiejętności. Czyli jeszcze 5 punktów musiałbym tu wydać. Okej, okay, iluzje też są spoko. Tutaj. No 5% obrażeń heroidy, to jest pasywka, którą ja muszę ulepszyć jeszcze bardziej. Jest dobra, na razie dla testu jeszcze weźmiemy to, a jak to się nie sprawdzi, to już totalnie rezygnuję z tego drzewka i idę w pasywki po prostu. Bo to się inaczej po prostu nie będzie sprawdzało w ogóle. Wracamy do portu. 19 minut już minęło. Kiedy? Nie mam bladego pojęcia. Więc dobra. To dajemy tu, to dajemy tu. No i zobaczmy, jak to się będzie... A, dobra, tutaj się wracam. Okej, okay, to schodzimy. O kurde, skrzynia tu jest, też szkoda nie wziąć. Szkoda, że to teraz zauważyłem. Bo tak bym wziął wcześniej. Trochę siwa, spoko. Szkoda, że miałem jakiegoś szybszego biegu tak naprawdę, bo to by było naprawdę zajebiste. Albo takie opcje jak w Drakenzangu na przykład. Nie wiem, czy kojarzycie, też taka gierka z widokiem izometrycznym, ale ona ma taką fajną rzecz, bo tam każda postać ma na takie przejścia, ma umiejętność. Jestem tam, na tyle co ja grałem, to były 4 klasy. Był mag, był parowy mechanikus, był wojownik i był zwiadowca, czyli po prostu taki strzelec. I każda klasa miała taką miała umiejętność, która pozwalała przeskakiwać. Jeśli było na tyle odległości, to dało się przeskakiwać po prostu z jednej części mapy w drugą, nie? Na przykład stąd mógłbym przeskoczyć tu, w przypadku maga się teleportować, w przypadku wojownika dosłownie skoczyć, w przypadku mechanikusa na takim jetpacku bym tu wleciał, a w
A łucznik, no, by tu wskoczył też, tak? Tylko on tak zwinnie by wskoczył, jak taki szczupak. Znaczy, to się nazywa skok szczupaka, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Tylko odkąd Drakenzangu zmienili totalnie levelowanie umiejętności, to o wszystkim tutaj nie wiem. Bo miałem tak zajebiście rozwiniętą po prostu postać jedną tą w fajnym kierunku, że teraz tym bardziej ciemnie się grało. Jeden jakiś słaby mieczek wypadł, ale to później się ewentualnie pierwszy. To jest dla mnie akurat strasznie dziwne, że ja mam tutaj autentycznie walę piorunem w coś, co jest napędzane. No, może nie elektrycznością, ale na pewno czymś jakimś ala paliwem. Moje pytanie brzmi, czemu od walnięcia piorunem to coś nie jest wysadzane w powietrze? Ja się na tym nie tego konkretnie o tych jednych. O tym jednym typie przeciwnika, czyli o właśnie latających jedynkach. Maszynka to jest jedna. Dla mnie to, te maszynki wybuchają od trafienia ich piorunem, to jest już jak już nie piorunem, no to bynajmniej tym. To bynajmniej ogniem. Że nie ma bata, że przy kontakcie z ogniem coś takiego by nie wybuchło. Może i miałem wytestować te umiejętności. Dobra. To jest gorsze, to jest też gorsze, więc do Kataliny. Miejsca coraz mniej. W ogóle byłem dwa razy w kierowcy, ja nie przebałem. Okej, ogień fajnie trzepie. A, to jest takie zwalnięcie jak ten ogień, tylko tak lekko dookoła. Okej, no to trochę jestem zawiedziony akurat. Myślałem, że to będzie taki podmuch przez nas, taki stożyk czy coś. Kurde. To nie, no dobra. Nie ma co w to iść w ogóle. Się przejdziemy w to, przejdziemy się znowu do tamtego ziomeczka. So many new monsters for my traveling emporium. Dobra, tu musimy to tak wyzerować totalnie, ale nie. Dobra, to rezygnujemy totalnie z tej gałęzi. Ale za to mogę iść teraz tak. Tutaj mogę wydać te punkty. Dobra, tutaj mam co? Pyk i pyk. To już znamy. Jakby działało to trzęsienie ziemi? To jestem ciekaw. Więc wydajmy tutaj te 6 punktów. I to mi teraz ile daje? Od między 99 a 37. Boże, jakie to jest man... No nie, tutaj kurz many też rośnie. Kurde... Jest masakryczne, jak drogie to jest. Jakby to jeszcze, nie wiem, manę przywracało na przykład, albo coś, nie? Nie, po co? Dobra, to w sztuczki bym tutaj wpakował ten punkcik. Żeby się nie... I wish I could explore these tunnels. Nie. Więc dobra, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Tu i tu. Okej, coś mi nie pasuje teraz. A, bo stąd chyba miałem wyciągnąć jeden, dobra, nieważne. Zeruj. Nowy atut mistrz. Zobaczmy. Przy twoich umiejętnościach byłbyś świetny nauczyciel. Liczba punktów umiejętności 5. Na pewno to wezmę, jak mi się tylko wbije kolejny poziom reputacji. Ale jak tak patrzę, no to chyba trochę do tego daleko. Boże, dalej nie wiem, jak tę reputację bardziej nabijać, nie? Nie doczytałem tego nigdzie, niestety. Może powinienem się trochę bardziej w to wgryźć? Dobra, zobaczmy na sucho, jak to... Dobra, ile mam w ogóle many? 513, czyli jakbym chciał używać tylko tego, no to... Na nie... 3 albo 4 mi wystarczy. Zobaczmy na sucho, jak to wygląda. O! Okej. Okay. Wygląda, nie powiem, zacnie. Przecież myślałem, chociaż po opisie bardziej myślałem, że tak, użymy, tak uderzymy w ziemię i dookoła nas, czy coś. Takie trzęsienie ziemi z tego, to jest takie wysłanie fali po prostu przed nas.
Okej. Okay. Zobaczmy, jak się będzie sprawdzał w walce. Mocno! No jest zdecydowanie lepszy od tej wiązki tamtych zamkniętych. Okej, okay, ten spell zostanie ze mną chyba na dłużej. Jakiegoś, wiecie, twardszego wroga, który działało. Wydał to takie, wiecie, po prostu zwykłe mopki, które ja w sumie też sam bym zmanshotował dość szybko, nie? To tak trochę szybciej pomaga ich załatwić, więc... Przeprowadzę do celu. Może to spierdolę czasami sam. Pewno. Jest spoko, zdjęcie, ale sądziłem, żeby to wyglądało. Nie wiem, na kim jest zajebiste. Ale mogę bangać tym planie. Takie mapy, takie małe moby po prostu mogę to zwłaszczować nawet. Patrzcie, ty? Nie, mamy, nie. Jest! Że może prawie może to jest taki mały rybny. Dobra, moment. O! A, bateria padła. Moment. Okej, wykonałem, nie? Naprawdę spoko jest, co się nie dzieje. O, serio? Nie pozbierasz? Okej. Okay. Inventory is full. A, no tak. Zaś nie sprzedałem. Kurde, ta maturga, coś zgarnąłem. Znowu. Kurczę, szkoda strasznie. Bo liczyłem, że znajdę tutaj coś lepszego. Boże, w ogóle, samo to, jak losowe jest to, co ja zgarnię i dla jakiej klasy? I wish I could explore these tunnels. Dobra, jakbym zrezygnował totalnie z tego i bym to wpakował... Okej, bo tu już mam wszystko full. A zabierzmy to tak, jakbym tutaj chciał, to tu mogę 5 wpakować punktów i jeden punkcik tutaj. I mam regenerację życia i many. Tutaj skrócenie, to mi niepotrzebne akurat. To kosztuje 2 punkty, więc mógłbym tu jeszcze wpakować. Ile to ma leveli? 3 jeszcze. No to prawie byłoby mnie stać. Tutaj zwiększa czas trwania o 10 sekund za 2 punkty. Okej. Okay. Tutaj aktywna, sprzymierzeńcy, podziękuję. Sfera, to już testowałem. Dobra, i tak dalej. Tutaj te aury, na pewno to bym chciał podbić, nie? I chyba w to teraz pójdę. Chociaż też 2 punkty kosztuje, a to? Też, dobra, to punkcik w to. Wróć, level w to i level w to. To jest pasywka. No, kryt przy maksymalnym szale. Ja tego na szale najlepiej jakbym miał cały czas, nie? Używany. To jest też głupie strasznie, że ja te aury muszę mieć faktycznie aktywne, nawet te, które mają tylko pasywki. Że ja tego nie mogę, wiecie, wszystkiego mieć. Tutaj za każde trafienie plus 2 do many. No, szczerze, to by się na pewno przydało. Ale nie no. Te 2 to są zajebiste dla mnie akurat. Tutaj są podliczone pewnie 4 metrów. Ładnie. Tutaj czas regeneracji eliksiru zmniejsza 10%. Nie, myślę, tak niepotrzebne. Regeneracja sztuczek. Tutaj coś, czego jeszcze nie znam. Premia do obrażeń są przeciwnicy.
Ja teraz będę do dystansu, więc podziękuję. Dobra, w łowcy. No mógłbym tutaj coś podbijać. Dodajmy punkcik w to. Zerujemy. I... Dobra, u nich nie mogę, ale mogę tutaj u naszego ziomeczka... Weapons, liquor, explosives. Więc sprzedajemy wszystko. No i dość sporo odzyskałem. A praktycznie na tej jednej sprzedaży odzyskałem wszystko, co wydałem na te trzy resety tych punktów. No i dobra, same pasywki mam, więc nie mam czego sobie tutaj przypisywać. Tego nie mogę, to wszystko pasywki. No dobra. Let's go. Zobaczmy, jak mi pójdzie tylko z czymś takim. Chciał. Tylko tu mieć. Dobra, widmo padło. Okej. Teraz jak tak patrzę, no to chyba jednak ta regeneracja many nie jest aż taka dobra, jak myślałem, że będzie. Praktycznie prawie nic mi nie przywróciło. Zobaczę jeszcze raz opis tej sztuczki. 10% maksymalnej many, czyli 51 punktów? Dobra, no to jednak nie będzie, nie jest aż takie potrzebne. Będę mógł z tego zrezygnować. Okej, gość miał coś przy sobie. Jakiś pierścionek tam widziałem. Złoto nie liczę, nie? Bo złoto to jest... To nie, że byłem pod nimi, jakby im coś potrafił. Dobra. Myślałem, że to będzie mi ta zbierała, ale widzę, muszę to zabrać sam. Jeszcze tutaj w skrzyniach pochowane pewnie. Skrzynia. Okej, to był jeden transport. Jeszcze jeden, czy jeden. Jeden jest gdzieś tam na dole jeszcze. A ile mnie faktycznie tego czeka, no to jest dobre. To jest bardzo dobre pytanie.
Karina, wróćmy tutaj proszę do tej. A nie, obie to mogą się teleportować. Okej, ale zabiję główną i chyba skończyło to. Dobra, może spróbuję się skupić tylko na fabule, nie? I pomijać taką walkę, jakiej nie muszę toczyć. Zabierz rudę do kryjówki. Spoko. Coś tu mam jeszcze? No nie, już praktycznie całą tą lokację obszedłem. Cieszę się, zajmę to. Nawet pozwolę Katarzynie ich zrobić, nie? Nie wpadło więcej. Działa w taki sposób, że ona jeszcze zaczyna. Okej, zobaczmy. No, coś tam jej się lekko wyciągło. Do levela i kolejny już nie będę się. Zatrzymuję go jak waszego. Tylko ten jeden drugi jeszcze zabije i. Tylko zgarniemy. Złota. Zanim się cofniemy, to zobaczmy. Tak, tutaj. Proszę, trofeum jest gorsze. Jezu, zdobyłem to trofeum na 10 levelu. I od tamtej pory nie znalazłem żadnego, które byłoby lepsze. Przecież to jest jakiś żart. Wszystko gorsze i ta ruda jeszcze mnie interesowała, ale to. Tutaj. Aha, okej, okay, bez opisu, po prostu przyszedł fabularny i tyle. Dobra, spadamy stąd. Muszę to tutaj oddać. I might have something for you. To wszystko sprzedajemy. I dobra. I will collect strange machines. Zobaczmy. That's the future. 1400. Mam tyle. Nie spadam aż tak nisko, więc obniżmy to do. Wróćmy do tego piątego poziomu. Mam 6 punktów, czyli mógłbym to teraz ulepszyć maksymalnie. 95 punktów życia Kataryny. No to też w sumie aż tak dużo.
I to tylko życie tak naprawdę. Czas trwania tylko się ewentualnie jeszcze ulepsza. Ile? O 4 sekundy chyba tylko. Dokładnie. A regeneracja? O 5 sekund spada. To nie potrzebuje tego aż tak bardzo. Rozwijać. W sumie one już teraz nawet są mocne z tymi 80 punktami. Jakbym tym wrócił do zera, to mają ile? 35, potem 50, 62, 72 i to nie, no dobra, to jest też spoko. To jest spoko. Aury, mógłbym to ulepszyć jeszcze bardziej. Na 5 poziom. Na przykład. Albo mogę tutaj podpakować. Obrażenia od żywiołów i punkty do furii. Albo tu mamy jeszcze procentową premię i stałą do odporności. Dobra, może podpakujmy to. Na 4 poziom. 21% obrażeń nie, 18% wszystkich żywiołów. W sensie, mam nadzieję, że to się liczy też do tego, bo jeśli nie, to samo pakowanie w ogóle w to drzewko byłoby trochę idiotyczne, ale jest od wszystkich żywiołów, więc mam nadzieję, że to się liczy. Bo to jako tako jest żywioł. Dobra, jakbym stąd chciał na przykład stąd wziąć. No stąd w sumie nie bardzo mam co, bo to mi się akurat bardzo podoba. Ale szczerze, tego parowania w ogóle nie czuję, że coś robię, więc dobra, zabierz tak. 3 punkty, żeby. Dobra, regeneracja. Plus 5 do regeneracji, okej. To dobrze sobie zostawić. Mam 3 punkty jeszcze do wydania. No to wydajmy to w aury. Właśnie w to. I mamy teraz 11,5% obrażeń od broni. I jeszcze bym sobie, skąd bym sobie wziął jeden punkcik jeszcze? Może stąd, żebym tej... Ta furia mi aż tak nie jest potrzebna, a dzięki temu mogę tutaj sobie jeszcze bardziej healowanie zwiększyć. No i dobra. Wydałem 10 tysięcy, czyli jestem no, tak szybko licząc jakieś... Dalej 40 tysięcy chyba na plusie ze sprzedażą. Myślę. W sumie nie patrzyłem, ile miałem, a ile mam. Ale... Dobra, never mind. Właśnie, bo ten. Bo ten transport Orichalcum to jest w sumie osobny quest, nie? Bo ten pałac maszyn to jest coś jeszcze niższego. Ja tam muszę jeszcze i tak wrócić. What on earth has happened to you? Did you really ambush the shipments? Of course I did. Transport the crates to the lair. And please, remind me next time that I'm done with missions like this. My body is a mess. Not to mention my clothes. Okej, okay, za to w ogóle osobny quest był. I co zostaliśmy? Nie wiem, nadzwyczajny artefakt i 500 expa. Może 500 expa. Tylko 500 to jest żart. Na takim poziomie powinno być co najmniej 5000 expa, a nie 500. Przypatrzcie to, ile tu potrzebuje? 740 tysięcy. Literalnie, ja w Drakenzangu potrafiłem znajdować questy, za które nawet powtarzając je, za samo zabijanie przeciwników zgarniałem więcej expa niż dostałem teraz za tego. Więc nie powiem, to jest taka niskie wartości, dla mnie osobiście to jest trochę żart. No okej, okay, zobaczmy, co mamy tutaj. Czyli właśnie, a propos. The resistance is taking back the streets of Borgova. Isn't that marvelous? All those brave soldiers shedding their sweet, delicious, spicy blood for their city. And what are you going to do? Give advice from the dangerous depths of your armchair? Ach, you know me too well, my lady. Coordination and strategic planning. It's a difficult burden, but someone has to do it. Your determination is remarkable. If you need me, I'll be outside, fighting a real battle. Okej, okay, nie spodziewałem się, że będzie gadał a propos tego, ale wiecie, no, to jest taki trochę punch w jego stronę, nie? Ale no, tak turbo szczerze, to nie wiem, czy oni od niego w sumie oczekują. On tu ma rację. Ja jestem w świecie, przy tym, że Vlados na pewno sam chciałby stąd wyjść, rzucić się w wir polowania, może troszeczkę podpić, etc., etc. No ale no, ktoś tu musi koordynować działania. Such a charming place, isn't it? Okej, 5000. Aha, dobra, u niej wszystko zeruje.
Dobra, to muszę zapamiętać. 6, 3, 8, 8, 4, 4. 53 punkty. No dobra, od razu to wydajmy tutaj. 6. To było full. Tutaj na razie 1. Tutaj premia do odporności. Tutaj były 3. Tu były 4. I tu były też 4. Stało mi 4 punkty XD. Dobra, tutaj... Przy każdym ataku istnieje prawdopodobieństwo rzucenia czaroprzewlek, który zwiększa podatność na obrażenia. Mech. Przy każdym rzucenia cel czaroprzewlek, który spowalnia. Też mech. No i te dwa te już są dobrze znane. Tutaj uniknięcie poważnych ran. Szybkość ataku. A tutaj? Duchowy dotyk. W walce. Sprawia, że przeciwnicy są sparaliżowani strachem, przynajmniej czasami 4% na paraliż. Na 2 sekundy. Myślę, że w stanie siły życia przeciwników, aby leczyć twoje rany. Okej, okay, to jest akurat... To na pewno chcę zostawić. Zwiększa prędkość ataków Van Helsinga. Dzięki magicznej więzi duchowej mocy Katariny na twoje ataki zwiększa obrażenia moje o 3%. Aż tak niepotrzebne. Tutaj... tutaj manę możemy odzyskiwać też z każdym ciosem. No to by się przydało na pewno rozwinąć. Tutaj zwiększa moją moc magiczną o 3%. Do odporności. Szansa na przedmiotów. Moje procent obrony. A tutaj... 10% obrażeń, które ja otrzymuję, przychodzi na Katarinę. Nie, to jest takie sobie. Tutaj ta obrona jest naprawdę spoko. Ale ja bym chciał pójść w to, czyli po jednym punkcie muszę tutaj powydawać, mówić tak. Czyli 1,4% maksymalnej many mojej z każdym jej atakiem będę odzyskiwał. I 0,7% maksymalnego zdrowia będzie mi leczyła. Zajebiście. A tutaj paraliż 4% w trakcie walki. Trwa 2 sekundy, ale nie ma tu cooldownu chyba na wroga. Ale to i tak, bo na pierwszym poziomie jest to może, więc tego zostaje bez zmian. Dobra, jak tak zerujemy, to zobaczmy dalej. Tutaj odporności, spoko, ale wiecie co, ja bym poszedł, bo skoro i tak głównie używam tego, mana jest spoko, ale jak ona może atakować i regenerować te manę, to bym poszedł w to. Unikanie ran, no... To jest dobre, ale ona i tak rzadko tego unika, więc dajmy na to jeden punkt. Po prostu było. Tutaj życia niech ma więcej. To w sumie może być akurat tak, jakie jest. Bo to nie przeszkadza. Dobra, to kosztuje 2 punkty, nie? Tak. To też. Okej, okay, tutaj jeszcze więcej damage'a bije. Prędkość ataku. Dobra. Czy ja to chcę podbijać? To mnie tak szybko atakuje, więc zostawmy może tak na trzecim poziomie. I nie, tutaj jest umiejętności ogólne. Mamy 6 punktów. Dobra, to kosztuje 1, to kosztuje 2, więc 2 tutaj i 2 tutaj. Dobra. O kurde, o Jezu, to też wyzerowało? O kurde, dobra, to moment. Jeszcze raz, siła woli, większa odporność na wszelkie ataki, szczęście, znalezienie, unik i obrażenia od krytów, zręczność, większa obrażenia z dystansu i kondycja wręcz. No, ja ją głównie wolę, żeby walczyła wręcz, ale tutaj ta odporność też się przydaje, więc dobra, 76. Na bank tego nie rozwinę teraz tak, jak miałem, a nie chcę mi się cofać na granie, żeby to sprawdzić, jak to było, więc dobra. Dajmy tutaj tak może do 10%, czyli tutaj 30. Zręczność jest 10 bazowo, no to rozwijmy może też do 30. Okej, to jest też bazowo 10. A to jest bazowo też 10. Dobra, to rozwijmy do 36. No i reszta w szczęście niech będzie. To jest też do przetestowania chociażby w ogóle, jak to wygląda, nie? Ale sam ten opis mówi mi, że to nie jest coś, co mnie
opisie, to jeszcze jest okej, bo to zwiększa podatność na wszelakie obrażenia, czyli zakładając, że walnąłbym mu tutaj za 100% to błyskawicą, czyli za 76 plus 64, czyli za 140 łącznie i miałby i do tego jeszcze jest plus 25%, bo jest podatny na wszelakie obrażenia. To jest spoko, ale przez to, że to ma tylko 4% szans przy każdym ataku, to to już sprawia, że to nie jest opłacalne. A nawet jakbym to stąd zabrał, w sumie zobaczmy, ja mam bije z tym normalnie, tutaj French 4,7 z dystansu 5000, niech to zabiorę, to tu bije 2000, 2,5 prawie, tutaj 2,6 z haczykiem. I tutaj na maksymalnym poziomie mamy ile? Dalej tylko 20, nie, teraz mamy 15% szans. Czyli średnio raz na 6 ciosów powinno to wejść. Ale podatność też się w ogóle nie zwiększa. Tylko się zasięg chyba zwiększa. Nie, tylko się zwiększa ta szansa procentowa. No to nie, to tym bardziej. A tutaj... to samo. Nie, to jest totalnie bezużyteczne. Znaczy, w sumie... dobra. Dla testu dajmy to jedno tu, resztę pakujemy normalnie tu jak było. Jak wbiję level, to to możemy jej dać, w razie czego mogę po prostu to, wiadomo, zaś wyzerować, tylko wtedy jeszcze sobie zrobię screena, albo chociaż sobie tak przeskoczę zrobię sobie zdjęcie po prostu. Dobra, na jedno wchodzi. Po prostu tak, zrobię sobie screena, żeby widzieć, jak to mam rozdysponowane i tak dalej, żeby to w miarę szybko podobnie w taki sam sposób ogarnąć. No, głównie o te współczynniki chodzi, no bo to sobie ogarnę no, bardzo szybko. Jakbym stąd zabrał 2 punkty, to jest co, 1800 albo 2,5, no to nie. To jest to wiele więcej. To jest więcej życia. Dobra, ma teraz 1700. Zabieram 1600. Dobra, niech ma. Chociaż w sumie dobra, bo to jest co to? To spowalnia, a to podatność. No to nie, dobra, to tak by zabieramy i to zwracamy tu, bo w sumie spowalniać ich nie muszę, bo to jest co? To jest tylko spowalnia... no, ruch pewnie, nie atak, więc to mi jest niepotrzebne. Więc zostaniemy tylko przy tym podmuchu klątwy i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. No, jak będzie słabe, no to przeniesiemy sobie punkt stąd tutaj z powrotem. No, a potem będę pakował już tylko te umiejętności 3 tutaj ogólne. Choć nie ukrywam, że chętnie bym poszedł tutaj w to jeszcze na przykład, te zwiększenie mojej prędkości ataku i obrażeń. Przecież ta moc magiczna i tak dalej, cała ta reszta też jest spoko. I ta obrona i tak dalej. No ale mówię, to zobaczymy później. Czyli u Katariny ogarnięte. U mnie też ogarnięte. Więc dobrze, tu mamy jakiś mieczyk. No, niestety jest gorszy, więc... This reminds me of my army days. Dobra. 54 minuty. No dobra, w sumie nie mam tutaj wiele do zwiedzenia jeszcze, więc jeszcze mogę tego typa spróbować poszukać. Boże, nie wierzę w to po prostu, nie? Patrzcie, jak ja tu kawałek lokacji jeszcze przeszedłem. Teraz mogę faktycznie powiedzieć, że ukończyłem to prawie w całości, bo tam jeszcze na góry od portalu jest kawałek. Ale jakby, że tu nie ma nigdzie indziej portalu, to jestem aż w szoku, nie? Ale kurde, ile tu było typa. Ja sobie prawie level nabiłem, Katarina level dostała w trakcie tej mojej... Here's your gold. ...przebieżki. I already took my 20%. Ha! Made you look. Tutaj... tutaj ulepszyłem, za te 2 punkty, które dostała, poszedłem też bardziej w kondycję.
I proszę, czyli mamy tajne laboratorium, w którym pewnie mamy tego ziomeczka. Zobaczmy, czy to jest tylko wejść i pogadać. Nie, to jest wejść i się na chwilę wydarzyć. W sumie jak 50% tych lokacji. Teraz to potem się przydało. Nie wiecie, jak teraz, brakuje sobie tego kręgu płomieni, nie? Przez to... W ogóle to... Co tu strzela? To jest zniszczone. Jak to strzela? Dobre pytanie. Jezu, zaś to gówno, nie wierzę. No, czekaj tu na moment. Wierzę w klubę. Dajesz. Lina, weź się przed tego na dystans i lecimy. Aha, serio? Ja mogę, ona nie? To trochę dziwne. Trzeba być szczery. Okej, żegnam. Nie dalej, że już miałem odcinek. O, mam tego ziomka. Dobra, dojdę tam na szybko. Z tego co widzę, to nie bardzo, więc wycofujemy się. Bo gromcy. Dobra, nie dojdę tam w sposób szybki. Myślę bynajmniej, więc dobra. W tym materiale to będzie tyle. W dalszym pójdziemy do tamtego gościa, bo zakładam, że to jest właśnie ten, do którego iść mamy. No i zobaczymy, co takiego nam powie. Tu jeszcze mogę wydać swoje punkty. Więc wydajmy... Dobra, kondycja. Lepsza obrona za życie i obrażenia walce wręcz. Dobra, wydajmy 5... Albo nie, 3 wydajmy w zręczność, 2 wydajmy w siłę woli i 5 w kondycję. Dobra, furia w ogóle... Co mi z furia zwiększa? Ile cokolwiek mi to zwiększa. Więcej many, większa moc zaklęć, ale to w sumie 2 punkty są tam w siłę woli. Albo jeszcze 2, żeby to było na wyższej wartości. Spoko. Statystyki takie ogólne, ale to... I niepotrzebne i tak dalej. Dobra. O, strzał w 10 i magiczny łowca. Zobaczmy, jeszcze 3 punkty mam do wydania. Dobra, no to... Wydajmy je tutaj, w odporności. Nie muszę nic więcej. I atuty. Strzał w 10. Zwiększa się twoja celność podczas walki bronią palną i magią, dzięki czemu precyzyjnie dziurawisz i przypalasz wrogów. Okej, okay, a magiczny łowca? Nauczyłeś się wykorzystywać moc magiczną do zwiększania siły ataków wręcz i odwrotnie, zamieniać siłę fizyczną na moc magii. Dzięki tej synergii jesteś lepszy w obu metodach walki. Okej, okay, ale no jedno i drugie daje mi po prostu bonus do ataków. Tylko to w walce wręcz, a to na dystans, ale moc magiczna i tu na plus 10%. No ale ja jak miał wybierać dalej, no to i tak wolę wziąć tego mistrza, żeby mieć kolejne punkty do wydawania. Więc dobra, ode mnie w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym, w którym zwiedzimy sobie te sekretne laboratorium. Na razie. Cześć!